kim ten człowiek mógł być? Jan Czochralski. Urodzony 23 października 1885 roku. Do światowej sławy chemik i materiałoznawca. Profesor i doktor honoris causa Politechniki Warszawskiej. Zmarło 22 kwietnia 1953 roku. Nie zapominaj również, że nasz sławny krzyżanin działał nie tylko w nauce, ale też poza nią. Działał również w aktach niepodległościowych. A ty, jeżeli chcesz więcej dowiedzieć się na temat tego człowieka, proszę cię, przeczytaj tę książkę. A zatem co zrobił ten cały Czochralski podczas tej II wojny światowej? Otóż Lucjan Kuberski, członek Armii Krajowej, opowiadał, że Czochralski sabotował oczekiwaną przez Wehrmacht produkcję. Najpierw oświadczył, że trzeba sprowadzić z USA skomplikowane urządzenie. Władze niemieckie postarały się o sprawdzenie go za pośrednictwem Szwecji. Transakcja ta zajęła oczywiście wiele czasu. O to właśnie Czochralskiemu chodziło. Gdy wreszcie tą okrężną drogą urządzenie nadeszło, profesor w towarzystwie Kuberskiego własnoręcznie rozbił młotkiem najważniejszą część urządzenia, bez którego nie mogło ono pracować. Znajomości Czochralskiego i jego pozycja w nauce światowej wykorzystywane były przez wywiad Armii Krajowej do zdobywania potrzebnych w podziemiu informacji. Ogromnym zaskoczeniem było znalezienie dokumentów potwierdzających tę współpracę z wywiadem. W zbiorach archiwalnych Polskiego Państwa Podziemnego wśród 250 tysięcy dokumentów znaleziono bowiem meldunek referatu 999 Korweta, kierowanego przez profesora Stanisława Ostoje Chrostowskiego, pseudonim Korweta. Więcej informacji niestety będziesz musiał zdobyć sam, wyczytasz je z tej książki. Ja udaję się na konferencję dotyczącą profesora Jana Czochralskiego. Żegnam. Dobra, czekam. Jeżeli bardzo zainteresowała cię postać profesora Jana Czochralskiego, zapraszamy do zwiedzania naszej małej, ale jakże malowniczej kcyni. Znajdziesz tu wiele poszlak dotyczących życia i twórczości wybitnego profesora. Idąc za radą młodego kocynianina, postanowiłem zwiedzić dokładnie rodzinne miasto Jana Czochralskiego. Udałem się najpierw na rynek, na którym znalazłem potężny barokowy kościół, będący jednym z symbolów tej mieściny. Dalej ruszyłem w kierunku willi zwanej Margowem. Dane mi było dowiedzieć się, że profesor Czochralski zapewniał pracę i bezpieczeństwo kilkudziesięciu osobom w okupowanej Warszawie. Około 60% pracowników to osoby zadekowane, co oznaczało, że wydawano im zaświadczenia o pracy, ale nie pracowali. Chroniło ich to przed wywózką do Niemiec. Dzięki interwencji profesora udało uwolnić się kilka osób z obozu koncentracyjnego. Chciałem zwiedzić willę pana Czochralskiego, ale okazało się, że została ona zamieniona w pizzerię. Szkoda wielka. Przyglądając się pomnikowi Jana Czochralskiego, doszedłem do wniosku, jak duże znaczenie miały dla wszystkich działania profesora. Poznałem również słynną metodę Czochralskiego, dzięki której mamy dzisiaj komputery, telewizory i tym podobne. Metoda ta, ogólnikowo mówiąc, polega na pomiarze szybkości krystalizacji metali. Dowiedziawszy się tak wielu ciekawych rzeczy, opuściłem Kucynię i ruszyłem w dalszą podróż szlakiem niepodległości.